Dzień dobry, moi drodzy. Ostatni temat to był, czym jest w ogóle YouTube i jak zacząć w ogóle swoją karierę na YouTubie. To już sobie powiedzieliśmy, to już mam nadzieję ogarnęliście. Teraz czas zacząć kolejny krok z YouTubem. Zapraszam. Siemanko, moi drodzy, witam bardzo w tym odcinku Ciężkie Rozmowy, a w dzisiejszym odcinku Ciężkich Rozmów poruszymy sobie dość bardzo ciężki temat dla niektórych, ponieważ zawsze pewnie wszyscy chcą poznać całego YouTube'a od kuchni, czyli od tak zwanego montażu. Czyli dzisiaj zajmiemy się, czym jest montaż i czy montaż ma duże znaczenie i czy w ogóle całą kształtę montażu. Gdzie po prostu hasłem dzisiejszego odcinka jest montaż filmów. A więc, moi drodzy, zacznijmy sobie od tego, czym jest w ogóle montaż. Montaż filmu. Montaż filmu to jest nic innego jak mamy sobie program do montowania, jakikolwiek, czy darmowy, czy kupiony, ale w każdym razie mamy sobie program do montowania na naszym urządzeniu, jakim jest komputer. No, broń Boże, znaczy tam już ewentualnie telefon, smartfon, jak tam nagrywacie jakieś na smartfonie, ale w każdym razie macie program do montowania. Macie swój materiał, który chcecie zmontować i chcecie go wrzucić na YouTube'a i przedstawić swojemu odbiorcy, jakim jest widz. I jak w ogóle zacząć montaż i w ogóle, żeby ten montaż wyglądał tak, żeby po prostu ten wasz widz chciał naprawdę obejrzeć wasz odcinek od A do Z, czyli od początku do końca. A więc zacznijmy sobie od tego, po pierwsze jeszcze raz, czym jest montaż? Montaż jest to po prostu sklejanie ze sobą różnych klipów, tak zwanych klipów, czyli nagrań, mówiąc to jeszcze bardziej prostszym językiem. No i sklejamy to w całość i mamy, powstaje nam tak zwany film. Co ty gadasz? Powstaje tak zwany, jak tu YouTube odcinek, po prostu, tak to nazwijmy. A więc, jak taki odcinek powstaje? Jak w ogóle ten? No to to, co po prostu, jak mówiłem w poprzednim odcinku, czyli mamy ten swój sprzęt, mówimy, siemanko mordeczki, nowe dostajecie się w kolejnym odcinku, nagrywamy sobie bla bla bla, grę, czy tam różne jakieś tam vlogersy, inne PRL-sy i mamy nagrany materiał. I teraz to, co mamy nagrane, zawsze jeśli mamy jakiś, jeszcze dochodzi w montażu, teraz tak, jeśli chcecie, macie różne tryby montażu filmu, bo albo montujecie swój film bez intra, bez outra, bez jakichś tam przesyceń, tylko po prostu, nie wiem, dorabiacie jakieś efekty dźwiękowe i takie tam różne rzeczy. A jeśli już robicie taki montaż z prawdziwego zdarzenia, czyli wasz materiał ma intro, tak jak moje ciężkie rozmowy, ma fragment filmu, czyli to, co teraz do was mówię, to jest fragment filmu, i outro, czyli zakończenie tego filmu. Przeważnie są różne tryby montażu. Po pierwsze, pierwszy tryb montażu w ogóle to jest następujący. Montujecie właśnie intro, wasz materiał i outro, czyli zakończenie. Czyli może być zasubskrybuj, zalajkuj i tak dalej. Kolejny tryb montażu to jest samo intro i sam materiał. I na razie trzymajcie się, cześć, i tak się kończy. I dajecie jakiś tam fajny efekt, czy były bez efektu i się kończy wasz materiał. Ale możecie tak zrobić, że tylko obrobić dźwięk i tak dalej. I wrzucić sam suchy materiał i tu pojawia się pewien jakby kruczek, ponieważ nie polecam dodawania samego suchego obrobionego materiału, bo zdarzało mi się to tak robić, no bo czasami no nie wymaga, niektóre materiały nie wymagają takiego obróbki z przytupem tak zwanego, że tak to powiem, ale myślę, że jeśli chodzi o to, mogę wam polecić jedną rzecz wam mogę polecić. Warto, dużo teraz youtuberów odeszło w ogóle od tworzenia intr. Nie ma w ogóle teraz już, mało materiałów jest z intrami. Intra są, ale już właśnie ich już powoli istnieje, zamiera. Więc dawajcie te intra, żeby tak fajnie zachęcić tego widza, jakąś muzyczkę i tak dalej. Właśnie. I teraz właśnie, jak montażem w ogóle zachęcić waszego widza? Bo montaż sam sobie jest kluczowym efektem, żeby nasz materiał miał w ogóle jakiś fajny odbiór. A więc,
A nie żeby było właśnie jakieś intro, fajne z fajną muzyką, fajne jakieś tam przejścia i właśnie efekty specjalne w tym intro, żeby po prostu pokazać, że jesteście po prostu profesjonalistami, mistrzami montażu, nie? Pokażcie to, montujcie tak, jak wy to czujecie, czyli montujcie całym sobą, ponieważ ja na tym się już wiele razy przejechałem, to powiem, pozytywnie oczywiście przejechałem, że montuję całym sobą, jeśli montowałem dla was to piszcie w YouTube, montowałem to, te wszystkie wstawki, to wszystko śmieszne, szukałem najśmieszniejszych momentów i wpychałem te wstawki na siłę, bo one miały rozśmieszać widza, miały taką, sprowadzić taką ośmieszenie, taką satyrę po prostu w te materiały, żeby o to chodziło, nie? I co jest ważne, żeby ten materiał nasz był dalej taki piękny, kolorystyczny, nabrał barwy, nie był taki oschły, suchy sam materiał. Polega to na tym, że macie już to intro i przechodzimy do samego materiału. A więc, fajnie też, jeśli macie wstawki typu dostacie lajka, albo jakieś tam subskrypcja wyskakuje i się tam klika i tak dalej, to pokazuje waszą profesjonalność. Są różne dostępne na YouTubie green screeny to jak piszecie, jaki green screen chcecie, taki sobie wpiszecie, nie wiem, wpiszcie sobie subscribe green screen. No i wyskakują wam green screeny takie. I tam macie w różnym montażu schematy, które pozwalają usunąć wam ten zielone tło i zostaje tylko samo to ta animacja subskrybowania, co pokazuje widzowi, że wtedy uderzasz do niego to, żeby ta subskryba była odklikana, tak dalej. Też możesz tak zrobić, że niekoniecznie musisz w outro zakomunikować na koniec materiału, tylko możesz od razu na początku materiału pokazać mu dobra, fajnie, jest subskrybujte. Zobaczymy, jak oglądam sobie chwilę mojego materiału, to zobaczę, czy ta subskrypcja, którą na początku prosił, jest warta dania, nie? I już wtedy dajecie odbiorcy komunikację na początku waszego filmu, którego montujecie, że już prosicie go, tylko prosicie go o subskrypcję. I teraz tak, materiał, przede wszystkim fajnie by było, jeśli w waszym materiale znajduje się muzyka. Bo jeśli są takie rzeczy, gdzieś będą momenty, że tej muzyki nie musicie dodawać, ale fajnie by było, jeśli w waszym odcinku z gry, szczególnie vlogi te mają charakter, właśnie charakter, że muzyka powinna być, bo człowiek lubi muzykę, każdy z nas lubi muzykę. I właśnie co mi ta muzyka w materiale daje jeszcze większe barwy, daje jeszcze większego tempa tego naszego odcinka, materiału, filmu. Filmowi naszemu daje takiego większego respektu, że ta muzyka robi fajny nastrój. Właśnie muzyka powinna być przede wszystkim dobierana względem nastrojowym. Jeśli ja nagrywałem coś smutnego, jakieś smutną informację w co piszczy YouTubie, dodawałem zawsze smutną muzykę, pamiętacie, zawsze szare tło, smutna muzyka. I to było adekwatne do filmu. A jeśli było Family Friendly gra, Farming Simulator 17 czy 19 i juhu, fajna muzyczka, to leciała sobie, no to było takie Family Friendly, cieszymy się i tak dalej, taka muzyczka sobie leci. O to chodzi, żeby właśnie muzyka też była w naszych materiałach, żeby to po prostu widza... No nie, żeby tak była ciekawa głucha cisza, że tam mówicie, bo muzyka co jeśli nagrywacie odcinek z gry i nagle jest cisza, że nic nie mówicie, to muzyka was zastępuje wasz głos. Zastępuje po prostu to i po prostu nie musicie nic więcej mówić. Czyli tylko nie wypieracie się, że muzyka całkowicie zastąpi waszą rozmowę. Ważne, żeby muzyka była tym przerywnikiem chwilowym waszej ciszy, rozmowy. I teraz co chcę do was powiedzieć. Kolejnym ważnym aspektem jest montaż jakby z efektami specjalnymi. Na YouTubie znajdziecie parę set tysięcy różnych takich tam filmików, gdzie ludzie zrobili fajne efekty specjalne, typu murzynki dzielące się, Efekty specjalne, zawsze musicie pamiętać, nie przepychajcie, nie róbcie barokowego przepychu w waszych filmach. Adekwatne muszą być one przede wszystkim wasze wstawki, przerywniki, to zawodowane przerywniki, one muszą być adekwatne do sytuacji. I też nie może być, że byleki przerywnik, nie wiem, płaczący facet nagle, a tutaj jakaś inna sytuacja, która nie wymaga tego, nie wymaga sobie dać jakby smutnego przerywnika. Chodzi o to, żeby właśnie przerywniki miały jakiśkolwiek ten sam, odnosili się do tego przekazu, którego użyliście w waszym materiale. I też apeluję, abyście nie dawali przepychu, że tam same przerywniki, kurde,
materiału, patrzcie, nic nie dowiedziałem się z waszego materiału, co mówicie, a przepych waszych przerywników. Ważne też jest to, jeśli są przejścia. Jak robicie przejścia, nie wiem, z klipu do klipu, fajnie jeśli dacie jakieś przejścia, tam macie takie różne jakby, to się nazywa, no właśnie przejścia, to się nazywają przejścia, no, różne, to się nazywa, ale to mi uciekło. Chodzi o to, wiecie o co mi chodzi, są przejścia, nie wiem, macie na przykład, nie wiem, gaśnie i tak nagle się pojawia kolejny klip. To są tak właśnie tak zwane te przejścia i tak dalej i to one też dają fajny efekt, bo je wstawiacie, jeśli wstawicie je w odpowiednim momencie i zrobicie to tak zwane efekty specjalne. O, to są właśnie efekty specjalne, tego właśnie szukałem. Jeśli efekty specjalne w waszym filmie znajdą się w odpowiednim momencie i wiecie, że ten efekt da taki, a nie inny, właśnie efekt da efekt, wiem, gdzie nie brzmi, ale to tak musi zabrzmieć. Efekt, który specjalny filmu, do filmu, który da taki efekt, nie wiem, na przykład są efekty, że przymrużenia. Nagrywacie na przykład jakąś śmieszną scenkę, jak są te vibrosy i tak dalej. Na przykład scenka, na przykład wyobraźcie sobie scenkę snu. Gościu sobie leży w łóżku, z pierwszej osoby nagrywa. I nagle, wiecie, taka ta przymrużania, otwierania oczy, nagle tam, pół. I to są właśnie efekty specjalne w waszym materiale. I przede wszystkim, na czym polega montaż? Montaż polega na tym, aby przede wszystkim, jakie jest przesłanie montażu? Moi drodzy, przesłanie montażu to jest właśnie to jest jeszcze zwiększenie zachęcenia. To jest kolejny krok do sukcesu na YouTubie, żeby zachęcić widza do tego, aby nas zasubskrybowali nasz kanał, aby do nas docierali cały czas, aby nas polubili i w ogóle, żeby nasz materiał przypadł im do gustu. I jeśli dana rzecz, którą robicie, nie wiem, robicie, nie wiem, vlogi, bo to musicie vlogi, muzyka, to wszystko, no intra niekoniecznie, ale vlogi ten. Ale jeśli nagrywacie gry, to fajnie, żeby do tych gier była jakaś tam intro, może outro i tak dalej. Im więcej fajnych takich, podkreślam nadal, żeby nie było przepychu, ale im więcej fajnych rzeczy wstawicie takich w idealnym momencie, one będą współgrać ze sobą, materiał plus jakieś przerywniki i tak dalej, bo naprawdę wasz widz będzie spłakany ze śmiechu, bo jeśli będziecie wstawiać takie fajne przerywniki w danym momencie, na przykład szczególnie funny moments, jeśli montujecie funny moments, to tam się nie bawcie, tam możecie po prostu przerywnikami pompować jak po prostu piłkę do grania, do piłki nożnej, może tam możecie pompować tymi przerywnikami, bo to, żeby ten widz się zaśmiał. Aby wasz widz troszkę poczuł tej radości, że nie wiem, ma smutny dzień, odpali wasz filmik, haha, ale beka, nie? Bo stawiliście coś, co po prostu go rozbawia, nie? Ja też właśnie w montażach czasami specjalnie wstawiam różne przerywniki i tak dalej w idealnym momencie, żeby właśnie było to śmieszne, żeby to ten filmik nie był taki suchy. I pokrótce, do czego zmierzam? Żeby się tak nie... Żeby nie wyszło, że gadam o byle czym tak naprawdę i nie ma to sensu. Moi drodzy, jeśli chcecie naprawdę ten materiał, który miałem dla was nagrać, bo to w tym materiale chcę tylko po prostu podać wam taką suchą teorię, a jeśli chcecie pokazać, jeśli chcecie, żebym wam pokazał tak jak kiedyś prosiliście o to, to napiszcie w komentarzach pod tym filmem, że chcecie, aby wam pokazał, zrobił osobny materiał, jak wygląda montaż filmu. Pokażę wam to u mnie na programie, na moim komputerze, więc tylko napiszcie w komentarzach, czy chcecie taki odcinek. A dzisiaj macie taką suchą teorię, że montaż nie do końca nie ma znaczenia. Montaż ma znaczenie. Montaż, on jakby nasyca nasz materiał. On jest takim wręcz motorem napędowym, silnikiem, który napędza nasz kanał, napędza nasz materiał, który ten, wzmacnia naszą wypowiedź w danym materiale, wzmacnia nasz projekt, który stworzyliśmy. I to wszystko wzmacnia. I na tym skorzystacie, jeśli... I teraz przede wszystkim, jakim program wybrać, a jaki nie wybrać. Tak naprawdę nie ma określonego, bo możecie wybrać darmowy, ale te darmowe, połowa tych darmowych programów, to mówię wam, no szkoda na niektóre pobierać, bo raz, że są niektóre zawirusowane, a niektóre są po prostu, no szkoda, bo niektóre, no ciężko ogarnąć. Przede wszystkim pobierajcie takie programy do montażu, które jesteście w stanie operować.
dużo ludzi pobiera Sony Vegas. Ja miałem Sony Vegas, ale nie do końca umiem się posługiwać, mimo że poradniki wolne. Przez mój komputer przewinął się ponad 10, no masa, ponad dycha różnych programów do montowania. Żaden mi nie spasował. Wróciłem do swojej prostej Camtasia Studio 8. Polecam. Dla prostych, krótkich, ale zwięzłych montażu, nie jakiś tam M jak serial, M jak miłość, czy jakieś tam, nie wiem, Marvele, tam montowanie. Na prosty, krótki wasz montaż jakiegoś waszego vloga starczy wam Camtasia, czy tam Studio 9, ale starczy wam, możecie nawet ją wykupić, lepiej żeby go wykupić. Ale są specjalne klucze do tego, do programu, ale wykupcie sobie Camtasia i polecam serdecznie, z całego serca. Nie tylko jakieś lokowanie produktu, ale serio, tak mniej więcej tak polecam, żeby po prostu się wiedzieliście, jakie programy polecam naprawdę, bo dużo ludzi pyta. Jaki ty rolnik polecasz program na montowanie, w czym ty montujesz? Montuję w Camtasia Studio 8, wróciłem do niej i jestem szczęśliwy. To jest najprostszy dla mnie program do montażu. Ale jak chcecie spróbować w swoich jakichś większych, a my macie ambicje montażysty, no to proszę bardzo, to sobie wybieracie na jakieś drogie, kupujcie i tak dalej, Sony Vegas i tak dalej. I sobie montujcie i bawcie się w montażystę, bo pamiętajcie, montażysta to jest taki gościu, który po prostu ma nieograniczone pomysły w bie, po prostu jak kosmos, jest nieograniczony. Wasza wizja montażu, wasza wizja jako montażysta jest, pamiętajcie, póki nie jesteście ograniczeni, to macie tyle, to możecie stworzyć tyle pomysłów na film i wiecie, że dobra, nagram ten film w ten sposób, bo wiem, że mam takie, a takie inne w arsenale swoim przerywniki takie, które będą pasować i będą i zrobić z tego materiał kozacki. Więc podsumowując mój materiał, kończąc go powoli, moi drodzy, mam nadzieję, że wam przedstawiłem pokrótce, że montaż to jest bardzo ważna i nie zapomniajcie o tym, bardzo ważna sprawa, jeśli chodzi o YouTube'a, bo wasz widz chce zobaczyć to, czy wy tak naprawdę się angażujecie w to, czy po prostu chcecie troszeczkę go rozbawić, czy troszeczkę go dać mu pozastanowić się nad tym materiałem. Więc montaż naprawdę, no jeszcze raz mówię, to jest klucz. Klucz do tego, aby nasz materiał był naprawdę... Prima sort, nie ma co. Dobra, dziękuję wam serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że wam się mój materiał spodobał i mam nadzieję, że był ciekawy i mam nadzieję, że was zachęciłem do tego, abyście zrobili tak zwaną ankietę, czy chcecie materiał osobny z tego, jak montuję film i pokażę wam, jak się tak montuje mniej więcej filmy, czy też nie. Czekam na wasze odpowiedzi i ja wam dziękuję serdecznie za uwagę. Na razie, trzymajcie się, mordeczki, do następnego odcinka, piąteczka.